Witamy na dzisiejszym meczu, który komentować będą dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Serdecznie zapraszamy. Dzisiaj gra Tottenham przeciwko Manchesterowi City. A oto ustawienie Tottenhamu na dzisiejszy mecz. Mamy tutaj, Jacek, układ 4-5-1, ale ze środkiem ciężkości przesuniętym do przodu. Ofensywny wariant tego ustawienia zakłada ścisłą współpracę dwójki pomocników z jedynym napastnikiem. Jednocześnie zagęszczenie środka pola pozwala skutecznie rozbijać ataki rywali. Zobaczmy, w jakim ustawieniu wyjdzie na dzisiejszy mecz Manchester City. Zagrają systemem 4-3-3 ze skrzydłowymi wspomagającymi Raheem Sterling. Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Strzał dobry, piłka uderzyła w słupek i mogło to się skończyć różnie. Na szczęście po odbiciu wpadła do siatki, centymetry w bok i nie byłoby gola. Uśmiech na twarzy Guardioli. Mecz zaczyna się układać po jego myśli, ale przypomina piłkarzom, że nie wolno tracić koncentracji. Manchester City w lepszej sytuacji. Teraz to przeciwnik musi szukać wyrównania i bardziej się otworzyć. Musa Dembele. Ali strzela! No, prosto w zawodnika z pola. David Silva, Sergio Aguero, Kevin De Bruyne. Ryzykowna, ale udana interwencja. Tottenham ruszył z akcją wzdłuż bocznej linii, z przodu sporo wolnego miejsca. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. To może być remis. Za chwilę Tottenham z rożnego. Krótko do kolegi. Piłka opuściła boisko i za chwilę wznowi bramkarz. Zobaczmy powtórkę bramki, dzięki której prowadzą. A teraz kompany. Sergio Aguero. David Silva. Stones. Sané. Eriksen. Dobrze antycypował. Sterling musi to trafić. David Silva. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol. Ależ on się teraz cieszy. Niby umieszczenie piłki w siatce z tak bliska to nic trudnego, ale najpierw trzeba się tam z piłką znaleźć. Potrzebny jest instynkt strzelca. Powtórce widzimy, że bramkarz był kompletnie zaskoczony tym strzałem. Strzelec wykorzystał fakt, że przy tak niewielkiej odległości reakcje bramkarza zależą mocno od jego ustawienia i równowagi. Praktycznie pozbawił go tym samym szans na reakcję. Wynik 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Dyer, Ali, Kane. Eriksen. Groźnie, ale zdążyli na czas. I po odbiorze strata piłki. Ali. Ben Davies. Deli. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. I piłka wybita do przodu. Raheem Sterling. David Silva. De Bruyne. Aguero. Ale szansa si... De Bruyne! De Bruyne! De Bruyne! Tak, tak, bramka! Piłka w siatce! Niesamowita reakcja kibiców!
Z tej odległości nie można się pomylić. Bramkarz był bezradny. Tak, tak. Manchester City znowu strzela bramkę i podwyższa wynik. Są dziś wyraźnie lepsi i bardzo skuteczni. Rywale nie mają właściwie szans. Realizator pokazuje reakcję trenera. Jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Number 17, Kevin De Bruyne. Vertonghen, Ali, Kane, Ali, Sergio Aguero, Otamendi, Sané, Kevin De Bruyne, Sterling musi to trafić. Nie ma bramki. Kapitalna reakcja bramkarza. Nie był to prosty strzał. Brawo za tę interwencję. David Silva dośrodkowuje z narożnika. Po raz kolejny wznowiał odrzut rożnego. Silva spod chorągiewki. Dyer, Trippier, Eriksen. Rozpoczynają kontratak. Tottenham ruszył z akcją wzdłuż bocznej linii, z przodu sporo wolnego miejsca. Patrzy, czy ktoś nie jest lepiej ustawiony. Raheem Sterling. Aguero. David Silva. Sergio Aguero. De Bruyne. Ma do kogo zagrać. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Wybijają teraz do przodu. Piłkę z za linii bocznej wrzucą zawodnicy City. Walker ma szansę dograć w pole karne. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Walker. No, z tego miejsca można strzelać. Aguero strzela. Sędzia pokazał, że będzie rzut rożny. Ciekawe, jak go rozegrają. Centruje z rogu Kevin De Bruyne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Fernandinho. Manchester City wciąż przy piłce. Sędzia stosuje przywilej korzyści. Zażegnali niebezpieczeństwo. Teraz ich piłka. Minson. Dyer. Pierwsza połowa dobiega już końca. Chyba Tottenham zejdzie z boiska na przerwę z zerowym dorobkiem bramkowym. Manchester City przejmuje piłkę. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Tottenham ruszył z akcją wzdłuż bocznej linii, z przodu sporo wolnego miejsca. Zatrzymany atak. Fernandinho. Aguero. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. David Silva. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Ali, Dembele, Trippier, Christian Eriksen, Musa Dembele. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. No, mogą teraz skarcić rywali. Ponownie, celnie podaje. De Bruyne. No z tak daleka i piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki, może następnym razem będzie lepiej. Koniec pierwszej połowy, w której bramki strzelał tylko jeden zespół. Jest 3-0. Całkowicie zdominowali pierwszą połowę i wystarczy, że w drugiej utrzymają korzystny rezultat. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Minson. Davis. Atakują wzdłuż bocznej linii. Nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. Przeciwnik chce wymusić błąd.
De Bruyne. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Nieudane prostopadłe zagranie nie zagrozi bramce. A jak twoim zdaniem zagrał w pierwszej połowie David Silva? To był na razie jego bardzo dobry występ. Świetna bramka i między innymi dzięki jego wysiłkom prowadzą do przerwy. Sergio Aguero. Sterling. Niskie dogranie w pole karne. Szkoda, próbował dośrodkowaniem znaleźć swojego partnera, ale zabrakło kilku centymetrów. Trener Tottenhamu dokonuje zmiany. Dobre, dalekie wybicie. Kane. Minson. A teraz Sanchez. Dele Alli teraz. David Silva. Christian Eriksen. Świetnie zagrywa Eriksen. Przed chwilą była szansa, teraz trzeba budować atak od początku. Ładnie wyjaśnia sytuację Kompany. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Sergio Aguero. Raheem Sterling. Blisko pole karne. David Silva. Silva potwierdził już dzisiaj swoją klasę, dlatego okryty jest wyjątkowo szczelnie. Mają teraz trochę miejsca. Obrona zdążyła się już cofnąć. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Harry Kane zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Ustawiają się zawodnicy w polu obu drużyn. Będzie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ależ spudłował! Próba plasowanego strzału, ale piłka nie trafia w światło bramki. No wydaje się, że z tej odległości mamy prawo wymagać od strzelca nieco więcej. Musi uważać, rywal blisko. Aguero. David Silva. Kevin De Bruyne. Sterling. Jeszcze raz De Bruyne. Kevin De Bruyne, podwójnie pilnowany. Może teraz będzie mu trudniej trafić. Eriksen. No, szykują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą. Ali strzela! Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Z boiska zejdzie David Silva. No i jestem bardzo ciekawy, jak ocenisz jego występ. Zdecydowanie przydał się swojej drużynie. Był jej mocnym punktem. Zrobił, co do niego należy. Pokonał bramkarza rywali i to między innymi dzięki niemu teraz prowadzą. Zasłużone brawa od kibiców. Ależ okazja! Czy ją wykorzysta? Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Tak, City zwiększa swoją przewagę nad rywalem, którzy są dzisiaj bezradni. Świetna dyspozycja meczowa The Citizens. Przeciwnik wygląda na ich tle dość bezradny. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Jan Vertonghen. Harry Kane. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Sané. Ilkay Gündogan. No uderzając z tej... I piłka ląduje w siatce! To jest gol samobójczy!
No tak, widzimy całą sytuację jeszcze raz w powtórce. Co za pech. Gol samobójczy zawsze jest trudny dla zawodnika, ale takie sytuacje się zdarzają. Trzeba się otrząsnąć, żeby to nie ciążyło przez całą resztę meczu. No wręcz i rywali w strzelaniu goli. Bramka samobójcza to zawsze boli. Davinson Sanchez. Alli. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Sergio Aguero. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszad. Najwyraźniej. I mamy rzut wolny dla Manchesteru City. Będzie zmiana w składzie Tottenhamu. İlkay Gündoğan. Gündoğan! Wznowią grę rzutem rożnym. Centruje z rogu Kevin De Bruyne. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Otamendi. İlkay Gündoğan. Kevin De Bruyne. Znowu Kun Agüero. Ale szansa Agüero. Gol, tak jest. Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Ale świetnie posłał teraz piłkę w dolny róg. Bardzo trudny do obrony strzał. Ależ precyzyjnie posłał tę piłkę w dolny róg bramki. Fantastycznie przymierzył. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Realizator pokazuje reakcję trenera. Jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Wanyama. Fernando Llorente. Próbował, ale nie udało. Sané. Sergio Aguero. Manchester City przesuwa piłkę do przodu. De Bruyne. Gündoğan! Ciekaw jestem, czy ten rzut rożny coś zmieni w tym spotkaniu. Kevin De Bruyne z narożnika w pole karne. Centruje z rogu Kevin De Bruyne. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. No, prawie, ale nie opanował piłki. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Riyad Mahrez! Oj, niecelnie, a do zwiększenia różnicy bramkowej potrzeba trochę więcej. Wanyama, Dyer, Davinson Sanchez. De Bruyne. Ależ okazja Mahreza. Sergio Aguero. Tak, jest bramka. Kapitalne wykończenie akcji przez Argentyńczyka. Różnica klasy. Pojedynek dość mocno jednostronny. Teraz jeszcze ta bramka w doliczonym czasie. Sytuacja dla pokonanej drużyny dość przykra. To już jest takie dobicie rannego. Radość trenera mówi wszystko. Tu już nie można dziś przegrać. Nie, jeśli będą dalej grać jak dotychczas. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. I mamy koniec spotkania. Wygrana Manchesteru City. Imponujące.